Cześć kochani, jak widzicie jestem w pełnej rozsypce, dopiero co wstałam, mamy godzinę niespełna 7:30 i na takim totalnym spontanie pomyślałam, że zabiorę was dzisiaj po prostu ze sobą, żebyście zobaczyli, jak spędzam wolny dzień, kiedy umawiam się ze znajomymi, kiedy jestem na shoppingu, coś w tym stylu, po prostu żebyście mogli spędzić ze mną jeden, powiedzmy, cały dzień. Sorry, że tak wyglądam, no ale kto z nas jest rano idealny? Ja zresztą wczoraj po południu strasznie cierpiałam na migrenę i myślałam, że to mój koniec i że zejdę z tego świata, dlatego... Oj, to było straszne. No dobra, ja lecę się ogarniać, bo na godzinę 12 jestem umówiona u koleżanki, do której muszę najpierw jechać do Neuss. Plan jest na dzisiaj taki, że prawdopodobnie najpierw pojedziemy do Düsseldorfu trochę po mieście pochodzić, coś zjeść i potem, jeżeli jeszcze czas na to pozwoli, to skoczymy do Neuss, do Rheinparkcenter, gdzie oczywiście zabiorę was ze sobą. No a potem na pewno pożegnam się i będę wracać do domu. Do siebie. Także ja lecę się ogarniać, bo jak widzicie, muszę włosy umyć, muszę się pomalować, aczkolwiek na pewno nie będę dużo tapety na twarz nakładać, dlatego że dzisiaj ma być 30 stopni i nie chcę się rozpływać. No to tyle, zobaczymy się później. Okej, już do was wróciłam. Jak widzicie, co nieco się ogarnęłam. Tak jak wcześniej już wspominałam, nie zamierzałam się jakoś mocno malować, dlatego że no jest już ciepło i nie chcę, żeby mi to wszystko z twarzy spływało. No to tak, zabieram was ze sobą. Na tyle, ile się uda, będę wam pokazywać, gdzie jestem, co robię i mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Do zobaczenia w Neuss! Słuchajcie, chciałam wam pokazać najlepszą zupę, jaka istnieje, zupę pomidorową, jaka istnieje w Düsseldorfie. Wygląda tak. Na środku ma sobie jeszcze kulki mozzarelli i podawana jest ona w Wojtonie. Tutaj możecie zobaczyć, jak to jest pisane. Także jeżeli będziecie w Düsseldorfie, to jak najbardziej polecam Wojtona i zupę pomidorową.
Słuchajcie, moi drodzy, okazało się, że nagrywanie z ręki wcale nie jest takie łatwe, jak myślałam. Znajdujemy się aktualnie w Düsseldorfie na Königsallee. O ile się nie mylę, jest to ulica, która posiada wszystkie najbogatsze sklepy w Düsseldorfie, typu Louis Vuitton, typu Dior, który, naprzeciwko którego stoimy właśnie, i on z tego co widać dopiero będzie otwierał, ale jest tutaj także pełno innych sklepów typu Bulgari, typu Prada i tak dalej, i tak dalej. Także coś nie coś wam będę pokazywać. Ludzie się na mnie patrzą, bo gadam sama do kamery. No trudno się mówi. Także do zobaczenia zaraz. Bo niestety zapomniałam czegoś dokupić do kamery. Także tutaj się muszę wyłączyć, bo do środka nam na pewno jej nie wolno ze sobą zabrać. Do zobaczenia zaraz. Słuchajcie, zrobiło się naprawdę tak duszno, że zawinęłyśmy się z koleżanką z Düsseldorfu i jedziemy teraz do Rheinpark Centa. Trochę tam pobiegać po sklepach. Tam przynajmniej jest klimatyzacja, bo jest to wszystko w środku. Więc pokażę wam mniej więcej, co tam się na miejscu znajduje. Małe zakupy zrobiłam, między innymi Yankee Candle włoski kupiłam, ale to wszystko jeszcze zobaczycie, na pewno pojawi się to w jakimś holu. A na razie, żeby bardziej nie trzepało i było mi łatwiej nagrywać, to dopiero odezwę się do was, jak będziemy na miejscu. W międzyczasie spróbuję wam jeszcze pokazać co nieco po drodze. Patrzcie, jakie oni tutaj cudeńka mają. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają dosyć Michaela Korsa. Wiecie co, zawinęliśmy się z powrotem z Rheinpark Centa, bo jednak nie było tam nic, co by nam tyłek urwało. No i co, jedziemy teraz na chwilę do koleżanki, po czym ja się przesiadam do swojego auta i będę wracać do domu, no bo niestety, z tego co widać, zaczyna padać, a ja jeszcze mam kawałek drogi do przejechania i nie lubię podczas burzy jeździć. Także pewnie do zobaczenia zaraz z mojego auta i potem dopiero ode mnie z domu. Słuchajcie kochani, mamy godzinę 17:30. Ja właśnie wróciłam do domu. Już z auta do was nie nagrywałam, ponieważ totalnie wpadłam w panikę. Zapomniałam, że dzisiaj jest mecz ćwierćfinału Mistrzostw Świata, w którym grają Niemcy przeciwko Francji.
No i oczywiście moim największym problemem było, jak wydostać się z miasta, dlatego że no tego dnia jest oczywiście... Jego, przestań! Tego dnia jest oczywiście no, dość spory ruch na krótko przed meczem na autostradach, na ulicach. Robią się zamieszania, jest też pełno wypadków, no i chciałam po prostu jak najszybciej się stamtąd wydostać. Dlatego... Diego, przestań! Będę szła zrobić sobie coś jeszcze do jedzenia, ponieważ cały dzień jestem tylko o jednej zupie. Przepraszam Was bardzo, ale mój niedobry, mały pies zaczyna szczekać. Patrzcie tutaj. Diego! To jest właśnie ten niedobry. To jest akurat nie ten młodszy. To jest buldog francuski. Ja posiadam dwa. Ten starszy uciekł już na górę, bo ten starszy jest spokojniejszy. Przestań szczekać. Także moi kochani, jestem naprawdę wykończona. Niedługo pojawi się na pewno hol zakupowy z rzeczami, które kupowałam. A tymczasem żegnam się z Wami i uciekam, bo jestem głodna jak wilk. Pa, pa!